Play for fun. Cześć wszystkim, z tej strony Dziadek Rybka. Dzisiaj komentarz live, mapka V2. Jest to mapa z pakietu DLC. Jest to pierwszy mój mecz na tej mapie. Nie wiem, gdzie są jakiekolwiek respy przeciwnika. Nie znam totalnie lokacji. Mimo tego zdecydowałem się, że wrzucę komentarz live. Zobaczymy, może nie będzie najgorzej, a jeżeli będzie najgorzej, to przynajmniej będziecie mieli tutaj świadomość tego, że pierwszy raz grałem na tej mapie i troszeczkę może przymkniecie oko co do oceny tego oto meczu. 4, 3, 2, 1, start. Może coś się uda ugrać. Pierwszy nóż rzucony, nic z tego. Jeszcze raz. No nie tym razem. Prawdopodobnie w złym kierunku rzucałem. A tu co? Dwóch panów. No to są pewnie gracze, którzy nie pierwszy raz grają na tej mapie i wiedzą, gdzie i jak trzeba się ustawić, żeby napotkać nadbiegających przeciwników. Też często tak robię, jeżeli znam już mapę. No tak. Udało się przeżyć skaczącą minę, jednak gdzieś mnie ona troszeczkę jeszcze zblokowała i nie było już szans, by dosięgnąć tego pana. Ale takie są uroki, kiedy zaczynamy rozgrywkę pierwszy raz na danej mapie. Myślę, że ten mecz raczej będzie bez fajerwerków, chociaż zobaczymy. Nie ma co tutaj oceniać dnia przed zachodem słońca. Nożownik, mściciel. No, tych fragów trochę wpadło, proszę. No nie jest najgorzej, jak na tak naprawdę. Tutaj mnie troszeczkę ta skrzynia zblokowała. Nie wiedziałem, jaką decyzję podjąć. No właśnie. Myślę, że nawet jakbym obrał kierunek do tego przeciwnika, to nic by z tego nie było. Czasem zapominam, że już mam odblokowane noże do rzucania i to mnie tak ogólnie dyskwalifikuje na dystansie, kiedy biegnę do przeciwnika. Zapominam, że coś startuje. No właśnie, to jest urok tego, kiedy gramy pierwszy raz na mapie i pełna jest dezorientacja, bo nie wiemy, czy to startuje za plecami. Staram się gdzieś to zobaczyć, ale nie ma takiej możliwości, jak było widać. No proszę. Panowie zadekowani w pomieszczeniu. Kolejny. Panowie zadekowani w pomieszczeniu nie spodziewają się, że mają tutaj nożownika, który ogólnie biega cały czas po mapie i szuka fragów. No i niech będzie. Kolejny raz samolot. A co tutaj? Tutaj raczej się nie da przeskoczyć. Właśnie, no próbuje się różnych rzeczy, żeby tą mapę poznać podczas rozgrywki. Nie do końca jest to zawsze dobre rozwiązanie, bo wtedy mamy przeważnie przegrany mecz, jest na minusie. Warto to robić też gdzieś tam w lobby, wybrać sobie grę z tak zwanymi botami. No tutaj też zamieszałem się. Gdzieś w ogóle nie widziałem tego przeciwnika. Minąłem się z nim. No właśnie, to jest ciekawe, kiedy giniemy. Tutaj też nie wejdę. Kiedy giniemy i mamy rozstawioną na przykład skaczącą minę, to jeżeli szybko się nie odrodzimy, jest... Jakie pudło? Jest szansa, że mina, którą rozstawiliśmy jeszcze po naszej śmierci, po naszym zgonie, dosięgnie przeciwnika. Przycupnę tu na chwilę. Może ktoś z przeciwnej drużyny się pojawi, chociaż myślę, że resp jest w drugiej części mapy. No nie tak do końca. Chyba mamy zabłąkaną jakąś tu owieczkę. Proszę. To co właśnie mówił Yoshi. Odwracamy się plecami i zmienia się automatycznie resp. Tam nie idę, bo gość ma strzelbę. Odwracamy się plecami, zmienia się resp i przeciwnicy odradzają nam się w zasadzie tutaj z tyłu głowy. Czy coś upoluje bombą szybującą? Tak, ciężarówkę. Nie ma to jak mieć dobre oko. A, no właśnie.
wyczytał w moich myślach to, co chcę zrobić. Przewidział to, że będę się starał skoczyć na niego z góry. No to jest właśnie przewaga graczy, którzy już ogarniają mapę. No ale tutaj nie ma co się żalić, tylko trzeba się wziąć w garść i ten meczek jakoś sensownie rozegrać do samego końca. Tu gdzieś się mi gość zadekował. Snajper. Byłem przekonany, że on jest na poziomie tutaj niższym, jednak jak widzicie, no trzeba ogólnie wszystko obserwować dookoła, oczy mieć szeroko otwarte i starać się tutaj jakoś te fragi wyłuskać. Może tędy przebiegnę. No właśnie. Nic z tego. Nic z tego, za daleko był. Za daleko był i nie było szans, żeby ogólnie do niego dobiec. No proszę. Koniec. 75-50. Nie najgorzej. Myślę, że na pewno nie najgorzej jak na pierwszy mecz z mojej strony. Tym bardziej komentarz, tak jak wam wspomniałem, live. No tutaj chyba panowie już odpuścili całkowicie. Liczyli tylko, żeby... No właśnie, coś mówię. Liczyli, żeby ich tutaj kamera śmierci chyba raczej nie objęła, jednak byli w delikatnym błędzie. 18-5. Nie najgorzej. Nie najgorzej, jeżeli chodzi tak naprawdę o pierwszy mecz na danej mapie. Jeszcze tutaj troszeczkę potańczę. Niech przeciwnicy wiedzą, jak dziadek rybka fajnie tutaj tańczy. Starszy chorąży. Delikatny awans. No niestety chyba nic nie spadło. Dunkierka. Kolejna mapa. USS Texas. Jednak Dunkierka to jest pakiet DLC, więc zagłosuję na nią. To tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że ta rozgrywka live wam się spodobała. Mimo tego, że to był mój pierwszy meczek na tej właśnie mapie. Niebawem kolejne rozgrywki także z map z pakietu DLC. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.